Dzień dobry, Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Międzyrzec Podlaski. Dzisiaj czeka nas fantastyczna rozmowa, mam nadzieję, ale myślę, że tych nadziei Państwu też nie postaramy się jakoś nadwyrężyć. Nadzieję na fantastyczną rozmowę z jednym z najwspanialszych ludzi, których spotkaliśmy podczas naszej pracy. Myślę, że dopiero on się też rozkręca. Mowa o panie Adamie Szuliku, byłym w tym momencie już emerytowanym pracowniku Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski, a jesteśmy właśnie przed Nadleśnictwem Międzyrzecu Podlaskim, za moment właśnie parę słów o tym miejscu, a jesteśmy z racji tego, że właśnie pan Adam popełnił w swoim życiu to coś, co nazywa się chyba takim życiowym sukcesem, o którym marzył, o tym też za moment zapytamy, o to zapytamy, książkę, album fantastyczną, fantastyczne wydawnictwo, niezwykle starannie wydane, bardzo szczegółowo wydrukowane, dopieszczone, jakość zdjęć, opisy, majstersztyk. Mowa o książce Świat starych gajówek Adama Szulika i za moment właśnie o tej książce będziemy rozmawiali. Szulik. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry państwu. Kim jest Adam Szulik? Adam Szulik w tej chwili jest spokojnym człowiekiem na emeryturze od roku, zadowolonym z życia, prawie po 47 latach pracy zawodowej. Spełniłem się. Czas na spełnianie właśnie teraz marzeń? O, marzenia się spełniały cały czas, ale teraz jest czas właśnie na to. Gdzie jesteśmy w ogóle? Gdzie prowadzimy tą rozmowę? Czy to jest dla pana szczególne miejsce? Jest to szczególne miejsce dla mnie i zawsze pozostanie takim miejscem. Przy ulicy Leśnej 8, wymowna nazwa ulicy, prawda? Jest nowa siedziba Nadleśnictwa Międzyrzec. Przed 6 laty rozpoczęła się budowa właśnie tej siedziby. A już od ponad 2 lat pracownicy mogą korzystać z bardzo dobrych warunków. Nie jest to na obrzeżu miasta, ale w miejscu fajnym, troszkę ustronnym, fajna panorama w koło, rosnące bloki, osiedla, domki jednorodzinne, trasy. No widoki są wspaniałe. Budynek też. Czy to było i czy to jest wymarzone miejsce pracy dla młodych ludzi, dla ludzi, którzy kochają przyrodę, dla ludzi, którzy mają otwarte głowy i otwarte oczy? To jest wymarzone miejsce pracy, gdyż otoczenie, już powiedziałem o nim, ale same wnętrze, urządzenie wnętrza, wszystkie instalacje sprzyjają dobrej pracy, dobrej koncentracji, dobrej komunikacji między pracownikami, między interesantami a pracownikami. To jest XXI wiek, no, pełno gębą można powiedzieć, że z której strony by nie weszło się do tego budynku, to widać ten XXI wiek, a tych wejść jest ze 4. Wspomniał pan o tym, że z tym nadleśnictwem, nie wiem czy akurat z tym dokładnie i cały czas, ale w ogóle w pracy w leśnictwie, w lasach polskich związany jest pan tutaj już ponad 40 lat, tak? Generalnie z lasami to 17 lat. Przepraszam. A około 30 lat z samorządami gminnymi. Tam są moje korzenie i to taka pierwsza moja profesja. Samorządy gminne, począwszy od... Pozdraćmy, były wójt gminy Drelów. A tak, przez 12,5 roku, 3 kadencje. Jeszcze wcześniej 9 lat sekretarzem gminy Drelów. A jeszcze wcześniej, lat kilka, od 1977 roku, referentem w gminie Międzyrzec. Jeszcze za starych układów. Także potem po Drelowie coś się zaczyna, coś się kończy. Jeszcze epizod 2-letni zastępcy wójta w Konkolewnicy. No i później zaczęła się era lasów państwowych. No nie przypadek, chociaż nie przypuszczałem, że to tak będzie. Ale jednak tata mój był w tej branży. I że tak powiem, spiritus movens, powód mojej pracy, mojej pasji jest świętej pamięci tata, Jan Szulik. Drwal gajowy z leśnictwa Przyłuki, tutejszego nadleśnictwa. No to domyślam się, że zaczęło się to w takich okolicznościach. Sprostujesz mnie, panie Adamie, jeśli będzie trzeba. Spacery statem po lasach. To było niesamowite. Było nas dwoje, siostra i ja. No kogo tata miał zabrać do lasu? Syna. A ciągnęło mnie od razu do lasu. Nie czułem się obco w lesie, a tam wszystko się widziało. To grzyby, to zwierzęta, to drzewa, jakieś szczególne miejsca. Nawet i gajówki gdzieś młodemu chłopcu, kilkunastoletniemu,
utkwiły w pamięci. Po latach to dopiero wróciło, że tak powiem. Ten film przeszłości zaczął się odtwarzać w realu, tak jakby. I to mnie popchnęło. Te lasy wtedy i dzisiaj różniły się? Różniły się, bo z pozycji, mówię, małego chłopca, a dorosłej osoby, to całkiem inne postrzeganie jest lasu. Pracując w nadleśnictwie, to poznaje się strukturę i wie się, co to jest las, co w nim jest i tak dalej. A jako obserwator, mały chłopiec, to tylko widzicie co zaskakuje. Czyli jakieś duże drzewa, ludzie co tam się robiący, grzyby zbierający, jakieś maliny, jakieś kwiaty. No, całe te okoliczności tylko widać. Ale meritum to niewiele się pamięta z młodych lat. Natchnęło ciebie to, panie Adamie, do tego właśnie, żeby już na spokojnie, na emeryturze wydać książkę, wydać album. Ale to myślę, że to nie była decyzja jednodniowa i praca tygodniowa, ale materiały do tej książki zbierałeś już pewnie prawdopodobnie już kilkunastu, kilkudziesięciu lat. No oczywiście jakieś pamiątki po tacie zostały, ale to ja tak z pietyzmem je przetrzymywałem w dobrych warunkach, żeby to się nie zniszczyło. No i przyszedł moment, zacząłem mówić o tych sytuacjach. Tata pracował, wspomnienia. Gdzieś mnie koledzy praktycznie zainspirowali. Mówię, to już takie fajne wspomnienia są. Mówię, może byś to opisał. Ja tam już parę takich drobnych udziałów w pisarstwie miałem, bo sama działalność to jest Przyjaciół Nauk. Tam kilka artykułów popełniłem w Rocznikach Międzyrzeckich. Tutaj z nadleśnictwem wydaliśmy piękny album, taki zbiorowa praca wszystkich pracowników. No oczywiście lat 4 temu napisałem samodzielną książkę 25 lat parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim. I tak to się zaczęło, jak namawiany przez kolegów, koleżanek, zastanowiłem się chwilę, a już jak pracowałem tutaj, to było przed 8 laty. Kolega Wiesiek Obroślak pokazał mi kilka zdjęć starych gajówek, których już nie ma. Takie mi się wydały fajne, swojskie i w tym czasie już się urodził tytuł tej książki. Ja wiedziałem, że to będzie to. Świat starych gajówek z przypiskiem ślady i wspomnienia, bo po niektórych tylko ślady. Oczywiście w jednym pokoju pracowałem z inżynierem nadzoru, kolego Krzysztofem Wójcickim. On mówi, tak cię to interesuje? Ja ci to wszystko pokażę w terenie. No inżynier nadzoru znał każdy kątek. I my przy okazji różnych wyjazdów służbowych, mówi, jesteśmy na tym leśnictwie, a to zajrzyjmy, tu była gajówka. Zajrzamy, a ja to ofotografowałem. No miałem takie ciągoty do robienia dokumentacji, fotografii. Laik, no bo jestem laik, mimo że lubię las. Również lubię obserwować. Pewnie nie jestem jedyny w społeczeństwie. Kocham grzyby, kocham zwierzęta, kocham las. Ale gajówka. Czym jest gajówka dla leśniczego? Czym jest gajówka dla nas? W moim punkcie widzenia, czy to jest mieszkanie leśnika w lesie gdzieś tam daleko, głęboko? To tak najprościej można by ocenić, ale to było miejsce szczególne. I ze szczególną starannością wybierane, żeby taką gajówkę posadowić w danym leśnictwie, w danym obchodzie, bo to wyróżnik jest dla gajówki, dla gajowego. Gajowy miał swój obchód, czyli pewną część leśnictwa miał pod nadzorem. Miał obowiązek obchodzić te tereny, czyli dozorować te tereny. Co się dzieje, patrzeć? No to wynikało z okresu już międzywojennego, gdzie proceder kłusownictwa był potężny, kradzieży i różnych innych niecnych spraw w lesie. Także gajowy na służbie obchodził ten teren i dozorował. Dlatego miał pewne elementy wystroju swojego. Raz, że musiał być widoczny mundur, czyli czapka taka szczególna, jakiś tam mundurek, raportówka, gdzie dokumentacje i inne rzeczy, trąbka. Telefonów nie było niestety. No, bębny to jeszcze starsza historia, ale nie w lesie. Trąbka. To był oręż gajowego. Gdy tylko coś zauważył w lesie niespotykanego, zaskakującego, drażniącego czy niebezpiecznego, podawał sygnały.
I co oznaczały sygnały? No musieli się nauczyć grać pewne sygnały. Jeżeli ktoś w obrębie leśnictwa słyszał sygnał trąbki gajowego, miał obowiązek w tym kierunku biec z odsieczą, z pomocą, z bronią, z czym był, bo coś się dzieje. To był ratunek nieraz dla gajowego. A jednak w okresie przedwojennym, wojennym i powojennym na pierwszej linii frontu gajowi byli. Ginęli jak muchy, za przeproszeniem. Nierówna to walka była. To już wspomniałem, jak mi okazały się te pierwsze zdjęcia przez kolegów i ten teren zaczęliśmy penetrować, zacząłem zbierać dokumenty i pracując na stanowisku sekretarza nadleśnictwa, kierując działem administracyjno-gospodarczym, no praktycznie wszystkie te dobra materialne były mi przed oczyma. Przechodziło to przez moje ręce. Archiwum, które no, można powiedzieć tak, przekopałem 2 albo 3 razy. No tak się złożyło, że ze starej siedziby do nowej przeprowadzka była, porządkowanie, układanie, ponowne przeglądanie, to niesamowite dokumenty z archiwum wpadły. I tutaj ukłon do pana leśniczego i do koleżanek, do kolegów, że miałem tą możliwość, żeby zajrzeć do archiwum. Bo no nic gorszego dla mnie, jeżeli pewne dokumenty mające wartość sentymentalną, archiwalną, znikają. Nieraz przez niedopatrzenie, nieraz przez jakieś rozkojarzenie, przez przypadek trafiają na makulaturę. A ja staram się wygrzebać coś zawsze. No i takich dokumentów, nie mówię już o personalnych dokumentach, bo tam są potężne ciekawostki. Życiorysy odręcznie pisane. Jeszcze w okresie przedwojennym i powojennym podania wielostronnicowe, druki, szablony, gdzie wyczytać można wszystko od dziada pradziada o takim kandydacie. Gdzie pracował, gdzie służył w wojsku, jakie prace wykonywał. Jeden z leśniczych pisze, służył u hrabiego. Dniówka wynosiła 2,50 groszy w 1941 roku. To są takie ciekawostki. Jak zbudowana jest książka? Czym się rozpoczyna? Tak. Kolejne części, elementy i czym się kończy? Tutaj już ukłon do pani redaktor, do kolegi, który skład robił. Skład i projekt okładki Krzysztof Stefaniuk, redakcja i korekta Bożena Leszkowicz. Leszkowicz, tak. Także ukłony do obojga. Wyszło to w taki sposób naturalny. Chociaż ja zbierałem i swój układ książki przekazałem do obróbki. I książka zaczyna się wstępem oczywiście. I dedykacją. Dedykuję ją mojemu tacie świętej pamięci. We wstępie można wyczytać praktycznie wiele, ale z taką dozą niedoinformowania, żeby przeczytać dalej. Składa się książka z 5 rozdziałów. Gajówki, gajowi, nadleśnictwo Międzyrzec, pracownicy nadleśnictwa i aneksy, przypiski. Całość jest zwieńczona indeksem osobowym i indeksem zawodowym, bym powiedział, bo jest poza indeks osobowy to imię, nazwisko, strona, gdzie tam występuje dana osoba. A indeks zawodowy to też w układzie alfabetycznym zawiera w większości przypadków zdjęcie osoby, daty urodzenia, zgonu, zajmowane stanowisko, oznacznik służbowy, lata pracy, na innych stanowiskach lata pracy, jakieś szczególne wyróżnienia, osiągnięcia. Także to jest dopiero kopalnia, ale to opłaciło się, bo przekopując archiwum 3-krotnie, tak jak powiedziałem, może i więcej, znalazłem te rzeczy. Książka dotyczy terenu Nadleśnictwa Międzyrzec, tak? Tak. Teren, jakie to są lasy? Jakie to mniej więcej tutaj obszar? Teren to jest obszerny, bo tak można porównać po granicach administracyjnych. To w pełni nadleśnictwo pokrywa swoim terenem miasto Międzyrzec, gminę Drelów, gminę Komarówka, gminę Rososz i część gminy Biała Podlaska, z tej strony od Międzyrzeca. To jest potężne terytorium. Oczywiście układ terytorialny nadleśnictwa ewoluował, bo
łączono pewne elementy, wydzielano leśnictwa, wracały z powrotem. Tworzono na przykład nadleśnictwo Chotyłów, to tam pewne leśnictwa przesuwano. To jest historia, to jest opisane. W dziale nadleśnictwo znajdziemy te wszystkie przesunięcia aż do obecnej chwili, w jakich granicach znajduje się nadleśnictwo. Wracamy do Gajówek. Fantastyczną rolą tej książki, albo skarbem tej książki są unikatowe, unikalne, na pewno wygrzebane przez Ciebie, Panie Adaśku, zdjęcia właśnie z tych przestronnych archiwów, ale domyślam się również, że wśród pracowników i mieszkańców dopytywałeś o szczegóły. No to było i trudne, i zaskakująco łatwe, ale to już po fakcie mówię, że udało się dotrzeć do byłych mieszkańców Gajówek, do rodzin jeszcze żyjących po Gajowych. Bo tak jak sam tytuł z podtytułem, Świat starych Gajówek, ślady i wspomnienia. Któż miał w pamięci te wspomnienia? Żyjący Gajowi, żony Gajowych, dzieci Gajowych. To wszystko w głowach i w albumach było. I naprawdę wielkie dzięki i ukłon do wszystkich tych osób, które we swoich wspomnieniach otworzyły te skarbce domowe, te domowe albumy. Bo ja tylko tak obrazowo zasygnalizuję. Zajeżdżam do jednych państwa. No tak, my mamy korzenie. Wujek był Gajowym, dziadek był Gajowym. I podchodzi starsza pani, ale w sile wieku. Ze ściany zdejmuje taki obrazek. I mówi, o, tu jest mój wujek w mundurze Gajowego, przedwojenny, z ramek, wyciąga ten... Ja mówię, pani nie zdejmuje, bo to może się zniszczy. Nie, ja to wyjmuję, żeby pan lepiej zeskanował, żeby to ostrzej było. Kobieta w sile wieku, mówię, posługująca się komputerem, internetem. W wielu sytuacjach mi rozwiązała problem. Nie miałem danych, dzwoni. Tu i tu znajdzie pan. Ludzie pomagali, naprawdę ludzie pomagali. I ci najbardziej otwarci, to najwięcej materiałów w tych wspomnieniach. Ktoś by powiedział, toż to tylko 23 wspomnienia w tej książce. Ale jaka głębia, jakie obrazy, jakie sytuacje, jakie opisy. To poszło łatwo. Ale to nie jest koniec, ja tylko jeszcze jedno zdanie dodam. Już się pojawiają telefony, głosy do uzupełnienia. Nie wszędzie zdjęcie się pojawiło. A ktoś się tam odzywa, a ja mam po dziadku zdjęcie. No dawaj, będziemy uzupełniać. Czy z Gajówkami jest naprawdę tak źle, że trzeba już o nich mówić w formie wspomnień, poszukiwania śladów? Czy to jest element lasu, który zaczął ginąć, gdzieś uciekać? To jest element materialny. I tutaj rachunek ekonomiczny i upływ czasu musi grać rolę. To nie to, że one są zbędne, jest ocena następuje, budowlana ocena następuje, jakości obiektu, czy on się nadaje do użytku, czy nadaje się do remontu, bo z różnych materiałów, przeważnie drewniane to były, ale były i murowane. I nie każdy obiekt, że tak powiem, dawał opłacalność jego remontu i przeznaczenia późniejszego. Także formy rozwiązania były z Gajówkami różne. Ale myślę też, że teraz technika jest inna i tych Gajówek nie trzeba aż tyle. Nie, teraz praktycznie nie ma Gajowych. Nie ma Gajówek. One zostały przekwalifikowane, niektóre na leśniczówki. Niektóre zostały sprzedane użytkownikom i bardzo dobrze. To jest ratunek, to jest życie dla nich drugie. Niektóre zostały rozebrane i gdzieś po prostu przebudowane na innych placach. Niektóre bezpowrotnie rozebrane. No, nie znalazłem śladu, żeby jakieś zdjęcie było zawalonej, opuszczonej Gajówki. No takiego śladu nie znalazłem. Przeważnie służby nadleśnictwa dbały, pilnowały tego. Jeżeli okres używalności i ten rachunek ekonomiczny był niepozytywny, nie dało się tego remontować, nie opłaciło się to rozebrano, plac oprzątnięto. Nie do końca, bo nieraz zostały kamienie z podmurówki, jakieś schody, jakiś zarys fundamentów, jakieś drzewa owocowe. Nawet drzewa leśne, ale takie jak to w obrębie osady. Jeżeli taka Gajówka była na przełomie
XVIII-XIX wieku budowana, to potężne świerki, dęby w obrębie widać tego podwórka rosły. To materialna część, tak. Ale domyślam się, że bardziej, dużo bardziej ciekawsza również była ta część niematerialna, bo przecież w każdej gajówce mieszkał człowiek. Tam mieszkały rodziny. Tam był duch specjalny. To nie były luksusowe warunki, willa w środku lasu. Nie, to nie o to chodziło. To miało być miejsce pracy, schronienia dla gajowego i dla jego rodziny. Oczywiście jakiś zarys tej gajówki był, ta infrastruktura to nie sam budynek mieszkalny. Tam były budynki gospodarcze, także rodziny gajowi również zwierzątka hodowali, ogródki. No, jak to teraz się robi? No, tylko z jakim pietyzmem, z jakim trudem to wykonywali, a pięknie to robili. Bo jeżeli znajduję w dokumentach, że nawet nagradzani byli niektórzy gajowi za najpiękniejszą osadę, jeden z gajowych otrzymuje na szczeblu Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych Lubelskiej 3. nagrodę. O, to sukces jest. Te gajówki były na skraju lasu, na skraju wsi, czy część naprawdę głęboko, głęboko w lesie? To już, że tak powiem, leśnicy decydowali, które miejsce będzie najbardziej sprzyjające. Patrzono przede wszystkim nie ze względów rekreacyjnych, tylko możliwości spełnienia funkcji tych obchodowych przez gajowego. Raczej starano się w środku obchodu lokalizować. Ale jak się później okazało, zmiany stypowały granic, że one były nieraz na skraju. Były czynnikiem osadotwórczym. Bo taka gajówka powstawała, zmieniały się granice, jakieś tam enklawy, działki pojawiały, druga osada powstawała, trzecia, już jakiś tam przysiółek, nazwano to jakoś, no oczywiście nazwy tych gajówek, no to jest coś pięknego, to jest jak melodia, bym powiedział. No, chociażby góry, Krasne, Pustosz, Borodacz. No rzeczywiście, romantyczne niektóre. A biorące się od warunków, od danego otoczenia, od dostępu leśnego, od jakichś szczególnych rzeczy. Krasne. Noż to Krasne, tak by ktoś powiedział po rosyjsku. No a tam, jak wspomniała jedna z mieszkanek tej gajówki, w letni poranek się wychodziło, to na łące nie była zielona trawa, tylko było czerwono od kraśniaków. Coś niesamowitego. Bocionek na przykład, taka leśniczówka, gajówka była, gdzie szczególnie ulubione bociany były. Ze 3 gniazda były w obrębie osady. Bocionek. No. Najtrudniejszy okres dla gajowych, dla gajówek, może nie pod kątem finansowym czy ekonomicznym, chociaż to też, ale domyślam się, że bardzo dużo historii i wspomnień dotyczyło czasów wojny. No i tutaj hit. Znajduję dokumenty z okresu wojny, po niemiecku, po polsku, 40-44. Jakaś teczuszka przewiązana. Może nawet na makulaturę by zakwalifikowana, ale z obowiązku służbowego, gdy zajrzałem, to jak puszkę Pandory otworzyłem. Tam się wysypały informacje niesamowite. Decyzje włodarzy niemieckich. Ludzie, umowy, zbieranie informacji, czym się interesował okupant. Służby wojskowe. Kary, nagrody, przymusy. Walka z partyzantką. O, to tak nikt tam partyzan nie nazywał, bandyta. Jedno z pism, nawet z przypiskiem poufne się trafiło. Mam to pismo jako przykład, taką odbitkę. Nie chcę z głowy cytować, bo to jest coś niesamowitego. Dalej myślę, że świadomości nie ma, czy w kraju, czy za granicą, co wyczyniał okupant na naszych terenach. A szczególnie wśród lasów też dawał takie przykłady,
i takie restrykcje, że głowa mała. To jest 22 czerwca 1943 roku. Z nakazu władz niemieckich nadleśnictwo Międzyrzec, siedzibo w Dołdze, oczywiście tutaj tytuł na pieczęci jest po niemiecku, Treuhand, Oberfürsterei, Międzyrzec in Dołha. Taki napis jest. Do wszystkich leśniczych na terenie nadleśnictwa tego Międzyrzec. I tutaj się nakazuje, że urzędnicy muszą przy sobie nosić zaświadczenia, legitymacje ze zdjęciem, żeby byli identyfikowalni. I jest pierwszy taki nakaz, bardzo co mnie poruszył, że urzędnik czy robotnik na wezwanie władz policyjnych, okupacyjnych, musi zbliżać się wolnym krokiem z podniesionymi rękami do góry do takich żandarmów. Każdy ruch jakiś nieskoordynowany musi kończyć zastrzelenie na miejscu. Wyobrażacie sobie Państwo? To jest coś niesamowitego. Kolejny przykład takiej inwigilacji, takiego nakazu, restrykcji na żądanie władz policyjnych. Każdy urzędnik czy robotnik musi brać udział w obławie na bandytów. Tak nazywano partyzantów. Ilu gajowych położyło głowę, ilu w obozach skończyło, na zamku w Lublinie, w więzieniach za to, że nie wydali. Mieli wiedzę, musieli mieć wiedzę, bo jeżeli gajowy robił obchód, to nie jest, że tak powiem, szyszka spadająca ze świerka i ginie partyzant, schowa się, ale jeżeli, że tak powiem, zarządzający wiedział o nich, to jeszcze taka podwójna asekuracja była, po prostu ukrywał ich. Chronił, uprzedzał, sam narażając się. Oczywiście to pismo pod przymusem władz okupacyjnych podpisywał ówczesny nadleśniczy nadleśnictwa. Myślę, że też nie z własnej woli. Absolutnie. Ktoś musiał pracować i to ludzie byli światli. Wiedzieli, jak się zachować wobec takich władz okupacyjnych. Takie słabe zdjęcie, a jak się okazało, ten, który to musiał podpisać, później został w 1945 roku pierwszym nadleśniczym naszego nadleśnictwa. Inżynier Jerzy Składziński. A jak znalazłem to w ogóle życiorys i zdjęcie pana inżyniera, no jest słaba jakość tego zdjęcia. Tak nie da się za bardzo, rozdzielczość słaba, ale zarys mundurek. Ja posiłkowałem się w swojej pracy również taką gazetką Las Polski. To jest popularna gazeta wśród leśników. Bo tam są źródła informacji historycznych. I wyobraźli sobie pan, że od wojny, przeglądając roczniki, zatrzymałem się na 1959 roku. Zaniemówiłem. Nekrolog, patrzę, zdjęcie. Inżynier Jerzy Składziński. Czytam treść. Były nadleśniczy nadleśnictwa Międzyrzec. I tam dalsza historia oczywiście życiorysu. I tak się rozpoczął poczet nadleśniczych, których 15 również ustaliłem wszystkich ze zdjęciami. Czy to nie było czasami też tak, że to była taka wyprawa, pana wyprawa na Księżyc bądź na Marsa? Totalnie odkrywanie rzeczy, które są nieodkryte. Podróżowanie po terenach wspomnień, zdjęć, historii, akt, które... W cudzysłowie, nie stanęła tam jeszcze ludzka noga. XXI wiek, ale to z motyką na Księżyc. Tylko, że jak już ruszyłem z tą pracą, ciężko mnie zatrzymać było. Tu determinacja. No nie powiem, że kosztem pracy zawodowej, bo to przede wszystkim. Ja starałem się być obowiązkowy przez lata, ale mimo woli, jeżeli jakiś dokument, jakaś historia wpadała do ucha, czy jakiś fakt ktoś opowiadał. Ja to skrzętnie zbierałem, notowałem. Tak powstała ta książka. To jest 8 lat żmudnej pracy. Okazało się podczas pracy nad tą książką, że ludzie posiadają zdjęcia. Czy to nie było też dla pana pewnego rodzaju ewenementem, zaskoczeniem, satysfakcją, że jednak mimo wszystko, jak się głębiej popyta się ludzi, to i gajówki,
i leśniczo, i Gajowi, i ich rodziny, i są zdjęcia, mimo że no, to nie był czas, gdzie telefon miało się w komórce, w telefonie. No, oczywiście, tych możliwości technicznych, para. Możliwości technicznych nie było wtedy. No. Od przypadku do przypadku ktoś robił zdjęcia, ale robił. I byli pasjonaci, że naprawdę piękne zdjęcia, jakiej jakości zdjęcia, to widać w tej książce. Gdzie przedwojenne zdjęcie Gajowego w pełnym rynsztunku, tak by artysta zrobił. Wszystko widać, da się przeczytać, nawet i herb Potockich na pasie od munduru. Gdzie ten pas z tym herbem w ręku trzymałem oryginalny. Jest przechowywany przez wnuczków. Tu przeważnie są cytaty, bo trudno zacytować dosłownie pewne rzeczy z dokumentacji. Zresztą ja nie starałem się, żeby na skróty, żeby tam pomijać słowa, wyrywać z kontekstu, ale tak ciekawe rzeczy się pojawiły w dokumentacji personalnej pracowników, że no zaskoczyło mnie to. I nawet takie motto mi się zrodziło, że wśród liczb i wspomnień są zawsze ludzie. Związani z lasem przez chwileczkę, troszkę dłużej, a niektórzy przez całe życie. I tutaj trafiłem na piękny artykuł i sentencję byłego dyrektora Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, pana magistra inżyniera Eligiusza Elżakowskiego. To są lata 1966-1985, który wyznał, taka sentencja tego wywiadu, wyznał, że pragnął przez całe życie zawodowe, aby w lesie pracowali wyłącznie ludzie piszący dobry życiorys leśnika. No może być utopia, ale nie. Wiedział, co mówi pan dyrektor, bo teraz też zresztą się prowadzi weryfikację ludzi zatrudnianych. A wtedy to było trudniejsze, jeżeli ktoś nawet nie miał kwalifikacji jak Gajowy, ale miał predyspozycję, widać to jego błyskotliwość, tą wiedzę, to zacięcie, to coś, że tak powiem, to już dawano mu szansę. I tak sobie już po napisaniu tej książki, przecież kupę dokumentów, to 12 sekretariatów akt zebrałem. I tak sobie przeglądając, bo ciągle je układam tak jakby do archiwum domowego. Myślę, ludzie piszący życiorysy, dobre życiorysy leśników. Myśl mi przyszła, przecież tam wiele życiorysów odręcznie pisanych było. Po co to wszystko mówię i po co to wszystko robiłem? Bo zawsze coś jest warte do ocalenia od zapomnienia. Choćby jedną ludzką historię ocalić od zapomnienia. To jest coś niesamowitego. Ja czuję wielką satysfakcję, że aż o tylu ludziach się udało napisać. A pojawia się w tej książce pewnie ponad 700 nazwisk. I tak cytuję pierwszy fragment życiorysu. W czasie okupacji postradałem rodziców, gdyż w 1942 roku mój ojciec został wywieziony do Niemiec na ciężkie roboty, skąd nie powrócił. Natomiast matka została w roku 1944 zamordowana przez bandę ukraińsko-faszystowską. Pisał to Stanisław Bednarczyk, rocznik 1936, jeszcze żyjący leśniczy, w dokumentach na stanowisko podleśniczego w roku 1958. Historia wschodnia. Sierota ze wschodu trafił do lasów. Drugi przykład. Po przyjściu wyzwolenia w październiku 1944 roku zostałem powołany do służby wojskowej, którą pełniłem do 9 lutego 1947 roku. Po powrocie z wojska, nie zastając rodziców, gdyż matka zmarła, a ojciec w 1946 roku został zabity. W lutym 1948 roku udałem się na tereny ziem odzyskanych i zostałem zatrudniony jako gajowy. Pisze to Eugeniusz Bernat, rocznik 1923, nieżyjący już, w 1975 roku zmarł, w dokumentach na leśniczego w 1958 roku. Kolejny przykład. Po ukończeniu dwóch oddziałów, mówimy o szkole powszechnej,
zacząłem pracować w lesie jako zwykły robotnik leśny przy ojcu. Od roku 1894 do 1916. To jest bardzo zamierzchła historia. Wstąpiłem w szeregi Armii Polskiej, byłem żołnierzem. W roku 1921 popadłem do niewoli sowieckiej. Przebywałem w Czelabińsku i Saratowie do roku 1922. Starałem się przez POW o pracę państwową i otrzymałem ją. Pracuję od 1936 roku do chwili obecnej. A to był fragment życiorysu Franciszka Dawida, rocznik 1894, w dokumentach na Gajowego z roku 1945. Kolejny przykład, bardzo wymowny. Od roku 1939, to jest od śmierci mojego ojca, który był gajowym, uczęszczałem jeszcze jeden rok do szkoły i jednocześnie pracowałem wraz z matką na roli. Gajowi. I tutaj clue. W roku 1940 ukończyłem 6 oddziałów szkoły powszechnej. Przez cały ten okres okupacji pracowałem wraz z matką na roli, którą mieliśmy jako deputat gajowego po zmarłym ojcu. Od roku 1944 już ja byłem gajowym. Mówi to, pisze w życiorysie Antoni Chryńczuk, rocznik 1926, zmarł w 2018, w dokumentach na Gajowego z 1952 roku. Jeszcze też stara historia. Do roku 1915 mieszkałem przy rodzicach w kolonii Miłkowskiej. W tym roku zostałem wywieziony przez Austriaków na przymusowe roboty na Węgry. W roku 1918 wróciłem do robót i następnie wstąpiłem do Wojska Polskiego. Po zwolnieniu z wojska pracowałem jako pracownik leśny. Pisze Aleksander Kowalski, rocznik 1899, w dokumentach na Gajowego z 1946 roku. Ale były i odważne życiorysy. Wręcz żądające czegoś. I to przykład. Od 1949 roku z powodu trudnych warunków mieszkaniowych, brak deputatu rolnego, brak studni w miejscowości Romaszki, brak studni, zmuszony jestem przenieść się na teren Zarządu Lasów Państwowych Lublin, do nadleśnictwa Grabarka, miejscowość Romaszki, gdzie warunki mi odpowiadają. Mam na utrzymaniu żonę i 5 dzieci. Pisał Henryk Rusinowski, rocznik 1919, zmarł w 1973, w dokumentach na Leśniczego w 1960 roku. Po prostu polepszyć warunki. Kolejny przykład. Tutaj z kolei odpowiedzialność młodego człowieka. Ojciec mój Stanisław od lat najmłodszych pracował w lasach państwowych w charakterze gajowego, z czego utrzymywał rodzinę składającą się z 4 osób. Po odbyciu 2-letniej służby wojskowej wróciłem do domu i chcąc nie obciążać rodziców, jak również pragnąłem usamodzielnienia, złożyłem podanie do dyrekcji lasów państwowych w Lublinie i zostałem zatrudniony w charakterze gajowego. Pisze Stanisław Szczęśniak, rocznik 1926, zmarł w 2005, w dokumentacji na Gajowego w 1951 roku. Jeszcze króciutkie wspomnienia. W roku 1956 stanąłem do pracy w Tartaku Państwowym w Międzyrzecu Podlaskim. W 1958 roku jako stały robotnik w Leśnictwie Państwowym Międzyrzec Podlaski, Leśnictwo Przyłuki. W roku 1961 skierowano mnie na kurs gajowych w Baryczy i ukończyłem ten kurs z wynikiem dobrym. Nadal pracowałem jako robotnik, gdyż nie było wolnego etatu. Pisał w swoim życiorysie świętej pamięci mój tata, Jan Szulik, urodzony w 1929, zmarł w 2003, w dokumentach na Gajowego w 1966 roku. No ale były taki, nawet zapisy takie frywolne, bym powiedział, trochę żartobliwe. Proszę posłuchać, to już będzie ostatni cytat. Za czasów okupacji niemieckiej pracowałem w lasach państwowych jako robotnik leśny. Pełen zapału, lubię przebywać w lesie. Przysłuchuję się życiu przyrody. Nic mi w tym nie przeszkadza, ponieważ jestem kawalerem. Pisał Wacław Belkiewicz, rocznik 1924, zmarł w 1993, w dokumentach na Gajowego w 1946 roku. No nawet humorystycznie można znaleźć takie zapiski. Ja uważam, że ta książka dopiero rozpoczyna swoje życie. Dlaczego tak sądzę?
i do nas, do redakcji Radia Biper, ale i do pana. Na pewno odzywają się ludzie, którzy już by w tej książce coś uzupełnili, coś dodali, ubogacili. Czy tak jest? Dokładnie. Jestem na to przygotowany. Wręcz w pewnym fragmencie pod zdjęciami, na których nie rozpoznaliśmy wszystkich będących na zdjęciu, apelowałem, podałem swoje kontakty, że może ktoś rozpozna. I zaczęła się lawina praktycznie. Ludzie zaczepiają mnie, bo no, mieszkam trochę w Międzyrzecu już lat. Zaczepiają mnie i mówią, a tu jeszcze mam zdjęcia o jakimś dziadku, a tu jeszcze o kimś tam, a to jakaś ciocia pytała, czy tą książkę można kupić. Już się pojawiają zdjęcia, fakty, opisy. Ja to zbieram i jeżeli tylko zdrowie i czas pozwoli, będzie mi dane, na pewno uzupełnienie zrobię. No właśnie, gdzie tą książkę kupić? Jak ją dostać? Jak ją otrzymać? No, autor jest właścicielem tej książki. Nie wypuściłem tej książki po księgarniach, bo nie o to chodzi, że ja blokuję dostępność do tej książki. Ale na początku, gdy zaczęła się promocja tej książki, to jestem obowiązkowy i musiałem zaspokoić wszystkie biblioteki narodowe. Czyli 17 eksponatów, egzemplarzy obowiązkowych poszło w Polskę. No w drugim, że tak powiem, rzucie no musiałem rodzinę najbliższych zaspokoić. W trzecim rzucie pracowników. W czwartym sponsorów. No i teraz czas będzie na wszystkich. No, dostępność jest. No. Mieszkam w Międzyrzecu. Dostępność telefoniczna przez internet 24 godziny na dobę. Trzeba to dostarczę tą książkę, aby nie za daleko. W jakiej to jest scenie, tak z ciekawości zapytam? Bo myśmy jako redakcja bardzo dziękuję. Otrzymali egzemplarze bezpłatne. Bardzo dziękujemy, są znakomite. Na marginesie, za moment wrócę do pytania. Już jeden z naszych pracowników rozpoznał swoją rodzinę, jego mama, tam znajomi, także gratuluję, panie Adamie. Chyba do tego też na tym to też polegało to wydawnictwo. Ile ta książka kosztuje? Sprzedaję ją, czy rozprowadzam raczej, w bardzo promocyjnych cenach i warunkach. To jest całe 100 zł. Nadleśnictwo jest takim, że tak powiem, wyróżnikiem tutaj bardzo ważnym. I specjalnie rozdział poświęcam nadleśnictwu. A że to jest ciekawe nadleśnictwo. Mówię, 17 lat przepracowałem. Nadleśnictwo od 1945 roku, czyli od utworzenia, mieściło się w trzech siedzibach. Historycznie dawny dworek, Spichlerz, czy jakby to nie nazwać, po Potockich. On jeszcze jest we władaniu, myślę, że godnej fundacji. Druga taka siedziba była kamienica przy ulicy Warszawskiej w Międzyrzecu. To długie, długie lata, bo od 1958 roku do 2021. No i najnowsza, przy której jesteśmy od 2021, trzecia siedziba. I tam z pełnymi szczegółami, i szkice, i mapy, i opisy, wszystko znajdzie się. Zresztą przy każdej gajówce są szkice, także z rozmieszczeniem pomieszczeń, z wymiarami, z rodzajem materiałów użytych. To dla adeptów sztuki budowlanej może być użyta nawet ta książka. Tam dużo znajdzie się architektonicznych rzeczy ciekawych. No, pisząc o nadleśnictwie, to oczywiście całej historii, o planach urządzania lasu, o dokumentach szczególnych, bo to jest wiodący dokument, o nadleśniczych, no tak jak mówiłem, zidentyfikowałem wszystkich 15 ze zdjęciami, z krótkimi biogramami. Oczywiście o innej kadrze kierowniczej, też z fotografiami są jeszcze ówcześni, teraz już nie ma, nadleśniczowie terenowi, to tacy pomocniczy głównego nadleśniczego. Z wszystkimi zdjęciami. Ludzie znani, to wystarczy przeczytać. Domyślam się, że w książce najbardziej dla pana wartościowe są wspomnienia o panu pana tacie, rodzinie, znajomych, najbliższych. Być może i pan sam również nie zapomniał siebie tam wstawić w tej książce, ale do czego zmierzam? Czy jednak jest inna historia, inne zdjęcie, szczególne, którego pan się nie spodziewał, które jest dla pana bardzo cenne, które jest ogromną niespodzianką i ogromnie ubogaca tą książkę? Wspomnienie bądź zdjęcie?
No, ja troszkę powiedziałem, taką relikwią, najważniejszym zdjęciem to jest te tablo z kursu z 1961 roku, gdzie tata był na kursie drugiego stopnia gajowych w Baryczy. To przez lata te zdjęcie moje przechowywane było, ono jest dobrej jakości, dobrze zostało odtworzone, umieszczone z opisami, z podpisami, tam są, nie liczyłem praktycznie ilu tam uczestników, ale z 50 pewnie było. I cała kadra szkoląca, zacni ludzie, bo leśnicy, którzy kończyli wyższe studia po szkołach leśnych, to pamiętają niektórzy starsi tych właśnie wykładowców. To jest to. Skoro już pan Adam o tym wspomina, to postaramy się jakoś tutaj tak o delikatnie to ustawić i chociaż przez chwilę przytrzymać, żeby pan Adam mógł opowiedzieć o tym właśnie kursie gajowym. Te tablo znam z autopsji, bo jak tata wrócił, jak wyjeżdżał na kurs i wrócił z kursu, to była przerwa 3-miesięczna bodajże. To rok 61, proszę sobie wyobrazić, 4 latka miałem. Tata wyjeżdża, no trochę tak smutno chłopcu było, ale jak wrócił, to były opowieści. I szukało się na tym zdjęciu, gdzie to ten tata jest. No jest tutaj Szulik Jan w mundurku. Myślę, że rozpoznawalny. Niektórzy mówią, podobny do taty jesteś. Także tu to jest najcenniejsze zdjęcie według pana, które jest w tej książce. W tej książce dla mnie. Oczywiście ja nie dewaluuję innych zdjęć i innych rodzin. Tam są wspaniałe zdjęcia z rodzin, które odważyły się swoje wspomnienia przekazać i udokumentować zdjęciami. Bo ja spisywałem te wspomnienia, nagrywałem, kiedy ktoś pozwalał. Starałem się skrupulatnie to szczytać, pokazać, żeby tam nie było zaskoczenia, że coś tam napisałem. Także te najdłuższe takie i najwięcej zdjęć, to jest bogactwo, gdzie otworzono, mówię, albumy i serca z wszystkich momentów. Tam są narodziny, tam są śluby, wesela, tam są peregrynacje obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej i Kodeńskiej. W gajówkach, gdzie całe rodziny się zbierały. To są fantastyczne zdjęcia. Tam są życie codzienne, z konikiem, z pieskiem, tam zabawy dzieci. To jest to życie właśnie. To są te wspomnienia. Może okazać, że bardzo znaczna część mieszkańców i społeczeństwa powiatu bialskiego, gmin Międzyrzec Miasta, Międzyrzec Gmin przez pana wymienionych nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski ma w ten bądź inny sposób bardzo silne korzenie bądź powiązania z rodzinami gajowych leśników, pracowników na leśnictwo. Ależ oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego tok pracy został taki, a nie inny przyjęty, bo ja mogłem to inaczej zrobić na początku. Ogłosić, że takie coś zbieram. I wiem, żeby się lawina potoczyła i przez internet, i telefon, i osobiście. Nie wiem, jak ja bym to ogarnął, przeanalizował, przefiltrował i ułożył w książkę. Mogło to być zadanie na długie, długie lata. Ale jednak poszedłem w ten sposób, że znając adresy pewne, znając pewnych gajowych z okresu, kiedy tata był, kolegów jego, rodziny jeszcze żyjące, ja tam uderzyłem i niektórzy mi podpowiedzieli, a jeszcze tu może, a jeszcze tu. I tak wychwyciłem. Jest pan z siebie dumny? Generalnie jestem z siebie dumny. Przepracowałem, tak jak powiedziałem, prawie 47 lat. Doczekałem emerytury. Szczęśliwy tata, trójki dzieci. Wnusia najmłodsza się pojawiła. Jakaś kolejna książka z dedykacją dla wnusi. Nie mówię, że nie. Na razie jestem tylko zachwycony. To jest 4,5-miesięczne dziewczę. Jestem zachwycony jej pierwszymi kontaktami z nami. Ale coś się urodzi. Panie Adamie, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że to nie ostatnia nasza rozmowa. Drodzy Państwo, czytelnicy, widzowie, informacje o panu Adamie, o książce w tym momencie na planszy się wyświetlają filmowej. My dziękujemy, no i trzymamy kciuki za kolejne wydawnictwa, bo biorąc pod uwagę to, jak pan podszedł do tej książki, przypomnijmy, Świat starych gajówek, ślady i wspomnienia Adama Szulika, to nie chcę nawet sobie wyobrazić, jak kolejna może książka może powinna wyglądać przez pana zrealizowana i zrobiona, bo to będzie majstersztyk. To jest tak, proszę państwa.
albo zakończę kolejne książki, które rozpocząłem. No, nie chcę wymieniać ich ze cztery. Albo coś nowego się urodzi. Bo to nieraz inspiracja to jest chwila, moment. Coś się naprawdę wydarzy i się toczy historia kolejnej książki. Panie Adamie, gratulujemy. To wydawnictwo było potrzebne i niech będzie takim drogowskazem dla innych nadleśnictw. Być może warto się tym zająć na własnym terenie. Dzięki pięknie. Myślę, że życzę miłej lektury dla Państwa. A gdy są pytania, jestem dostępny osobo kontaktowo, także zapraszam. Dziękujemy. Kłaniam się pięknie.